złapał śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Powo żyje, powrócił. Jest kurwa chujowe. Aha, jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. To powinno być zabronione, o mnie kara. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko małym, ale mu... Dobra. Ty na okno. Hej, ty! Co mimo... Sądź, nie uda... Weź! Dobra, Zatosik, powiem ci, jak to było. nie chciałem już o tym mówić, ale... Skoro jesteś. Byłem przed Ademesie. Się okazało, że on nie miał dialogu, który by mi pozwolił na otworzenie mi drzwi. Czyli nie chciał mi otworzyć drzwi. I ja stwierdziłem, że coś jest nie tak. Tam chyba się nie da zrobić błędu dialogowego. Teraz już wiem, że się nie da zrobić błędu dialogowego. I się wkurzyłem. Ulwa powiedział mi, że mam otworzyć drzwi za pomocą dźwigni prawej w rogu. No mówię, no kurde, no żal mi trochę postaci, nie spróbuję, nie ma bata. Coś tam, jeszcze kilka osób potwierdzało, ale nie, no dobra, już próbuję znaleźć jakiś inny sposób. No i coś tam poczytałem na szybko, to ktoś mi powiedział, coś tam przeczytałem, że to muszę sobie zebrać jeszcze jakąś kapliczkę chyba. I wtedy będę wiedział, że mi się aktywnie jakby kolejna tam ścieżka dialogowa z Rademesem. No i tak zrobiłem. Tyle, że jak wracałem, to zapomniałem, że to się idzie od prawej strony, tym takim szlaczkiem po tych takich kamieniach, co się zapadają, a nie od lewej strony. No i mam za swoje. I się wrąbałem w te pierdzielone kolce. Umarł na śmierć. Ładnie. Właśnie, potrzebuję tabliczek, tylko że nie wszystkich. Znaczy, nie, właśnie nie potrzebuję tabliczek, bo okazuje się, że faktycznie ta prawa dźwignia w... Jak się wejdzie, taka prawa na wprost, prawa w prawym na wprost drogu, ona pozwala otworzyć to bez tabliczek. Chociaż no, mogłem iść po tą tabliczkę i tak jakbym to zrobił, to też byłoby w porządku. To była taka sprawdzona metoda i też by zadziałała, gdybym tylko doszedł do Rademesa z powrotem. Dało. Nie. Tamta dźwignia uwalnia kolce, ale jesteś w takim miejscu, stoisz postacią, że tam tych kolcy nie ma. Sprawdziliśmy to, jest na pewno potwierdzone info, że tak jest. Mogę ci to nawet... Możesz to nawet zobaczyć na filmiku, że tak jest.
Okej, Bulwa, na razie, trzymaj się. Ale też... Nie jest to bug. A przynajmniej nie wydaje mi się, żeby tak ładnie wykroili kolce. A tam po prostu kolce się nie podnoszą. Jest to tak... Tak po prostu gra zrobiła. Akurat na jedną dźwignię, że może cię nie zabić. No ale kurde, żeby się o tym dowiedzieć, to musiałbym chyba kiedyś samemu pojechać tymi wszystkimi dźwigniami. Tam za bardzo ciągnąć dźwigniami nigdy nie chciałem. Przez to myślałem, że tak się nie da. Nie ma czego plądrować. No to prawda, ta gra ciągle zaskakuje. Tutaj no. Kapliczki uzdrowicieli. Tam jest napisane, że tylko Radames. Nie, czekaj, tylko chyba Quahodron wie, jak rozbroić trzecią pułapkę, czy coś takiego. I wtedy mówi się mu, że on nie może wiedzieć nic o tej pułapce. Nie, to była żółta. O ile się nie mylę. Nic tu nie ma. To mi zabija już te gobliny? Nie, jaskini jeszcze nie robię. Jedna bestia mniej. Dobra, jeden goblin. Niczego tu nie znajdę. Jaskini robię dopiero później. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Temu nie, bo przyda mi. Bo i tak tam później będę musiał iść. Będę musiał iść po wilki. Więc zostawiam sobie to i robię to później. Zresztą później jest łatwiej, bo mam pancerz i żaden szczur klifowy mnie nie zabije. Ale chyba tym razem zostanę paladynem. Chociaż nie wiem, zastanawiam się jeszcze. I nie zostać właśnie paladynem, chociaż tam jest chyba mniej questów. Z kolei nie musiałbym się tak bardzo męczyć. Bo... tym wszystkim. A no, no... No, ale nie powiem, byłoby na pewno troszeczkę szybciej. Czyli grałbym ten. Grałbym, no. Chociaż część questów i tak bym mógł zrobić na przykład dla najemników. Te takie prostsze. A zostać i tak strażnikiem. Hej! Przybywam z gór. No... bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę jest tu. Komu? Połowę? To ja. Z kim powinien? Z mojej... No więc ja. Skąd mam wiedzieć? Wieś, albo natychmiast. Czyżby? Pewien, kiedy już wykonaliśmy za... Wygląda na to, że... Byłem... Ej, przychodzisz spoza barier? Nie pamiętam cię.
Byłem kopaczem, ale teraz najważniej ktoś wyznaczył na twoim miejscu. Ale my, chłop, powinienem ci chyba... Nie ma za... Tego nie... A kto... Hey. 10 sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. Właśnie, Palady, no, masz runę. Na niej jest... Widzisz? Tylko nie mu... Ja? Na co? Nie pogadałem jeszcze z tym, z Kawalornem. No właśnie, ma zbroję za free. Hej, ty! Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem. Chwila. Kurde, kliknąłem z miasta, nieważne. Cień te. Czy przadmi? Co ma w nim? Zota to. To da. Poteś ta z pewn. Dobra, teraz idziemy ostrzec naszego bandyta o tym, że Kawalorn się zaraz zbliży ze mną. Dostaniemy za to trochę expa. Chyba 50? Więcej? 100 może? Wkrótce roz... Co? Idź, cholera. No, 50 expa. Za te 50 expa coś tam się dostanie kiedyś. Hej! Chodź, dobra, a teraz... Piegnika. Kurde, 20 godzin gry. Prawie. 3 dni w dupę. Kolejne. Jaki to jest pech. Nie powinieneś tu przychodzić. Zasłużyłeś sobie na to, byd... Jeszcze cię dorwę! Jak do siebie biegną, to jest przeznaczenie. Kiedyś cię znajdę. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Biedaku, nawet złota nie masz. No, ten zgon to był mega głupota. No to załatwione. Mogli, przynajmniej mogę... Jakie za... A... Je zapowi... A... I na... No jest masakra, no kurde, ale też przychodzę z pracy, jestem pewnie lekko zmęczony tak naprawdę i jeszcze ostatnio to w ogóle mam roboty od zajebania i nie wiem, może przez to taki mało skoncentrowany, chociaż no... Gdyby mnie tam ta głupia tabliczka nie... Znaczy, głupia tabliczka, ten w ogóle quest randomowy mnie tego... Nie rozproszył. No może i trzeba będzie grać krócej, ale... Zobaczymy, no póki co nie ma dużo do straty, więc można cisnąć. No to już tak... Ale nie o to chodzi, ale... Ale no, myślę, że to 23 może byłaby optymalna. 3 godzinki na dzień to i tak jest sporo, a tak przynajmniej bym się wyspał może. Pewnie tak będzie od jutra, podejrzewam. Co by tu zrobić, żeby się jeszcze jakoś nie narobić?
Nie no, 20-30 może nie, 20 standardowo myślę, że będzie. Ale podejrzewam, że do 23. Miałeś niesamowite. Hej. Wiem, gdzie znajduje się kryjówka bandytów. Chcesz ich zaatakować? Poza tym jednak jeśli. Dobra robota! Jedna bestia mniej! Pomysł z karami. Co tu zrobić za karę? Już kara jest karą. Ja już umarłem, to już jest dla mnie kara. Masakra. Przysłał mnie jeden z chłopów spoza miasta. Co? Wieśniacy wiedzą o kryjówce? Zauważyli brak owiec. O cholera, cóż, więc muszę się stąd wynieść. Czekaj ty! Nie no, gra od nowa nie jest wcale jakaś taka super fajna. Fajnie się gra w Gothica początek od czasu do czasu. Raz na rok to nawet jest jak ballada. A teraz to pamięciówkę strzelam. Bandyci. Czemu? Za dar. Chwa, opowiem. Przy twoj... Musi... A co? Mogę... A i Zex, szkoda gadać. Moje śmierci są takie głupie, że... Aż bym chciał jakiegoś warninga, jak się zbliżam do niebezpieczeństwa, albo że moja głupota już się zaczyna pojawiać. Ale raz przebiegłem. Znaczy nie, ja i tak nie przychodzę o... No dzisiaj, no w sumie teraz jestem... To jest chyba taki najgorszy moment w mojej pracy, bo cały weekend siedziałem, pracowałem. Więc jestem na nogach praktycznie od zeszłego weekendu. Tego, nie od tego co był, tylko jeszcze jednego wstecz. Wtedy sobie odpocząłem tak naprawdę. Też jeszcze i tak miałem wtedy chyba zjazd rodzinny. Więc i tak jeszcze jakoś to jako tako mało tam po sobie podrzemałem. Więc no... Czemu wkroczyłem? Po czyjej... Nie no, co w pracy robię? Nie no, mamy teraz taki napięty plan, bo trzeba oddać jest pewną rzecz, jak so, prawdopodobnie do jutra, no mam nadzieję, że do jutra. Mogę ci, jeśli, a jeśli... Też mam nadzieję, że zdążę i tak. Ile zastan... Malet 60... 60 sztuk, to za dużo. To proszę... Jeśli, może, mogę te rzeczy na... Trzeba... Więc... Widzi? Za nie. Co z mojej? Mogę ci dać. Albo... Dobrze. Okej, okay, umiejętko o 10%. 10. 5 złota. Nie no, to jest praca przy komputerze. W tym momencie muszę rysować pewne takie strefy na kamerach. Chwila. Które są w salonach plus, a które monitorują ludzi, takie tam dupy, duperele. Chyba za... Czy przecież już... Ale no, wiesz... I przychodzę do domu, siedzę na komputerze, idę do pracy, siedzę na komputerze. Dzisiaj już mnie oczy bolały, chociaż jak przyszedłem do domu, to niby jest w porządku. No, trochę zmęczony jestem.
No a co, jak się siedzi przez długi czas przy kompie, to też nie jest dobrze. Niczego tu nie znajdę. Niczego nie ma. Nic tu nie ma. Ty. Psst. Hej, ty. Jeszcze do niego sam zagadałem. Podejdź na chwilkę. O, nie wierzę. Hej, ty. Kurde. Nie ma czego plądrować. Odłóż broń! O, Infę też studiuje, no. Ja pierdziule. Lepę już zabrałem. Kogo my tu idziesz do... Może... może nawet... Nie. No... Wybierz... Muszę iść. Ja... Jak chcesz. No, mógłbym rzepę zbierać w gotiku. Ale chyba zaraz i tak kończymy. Która jest godzina? 23. O, 24 równo kończymy. Ale jutro będzie do 23. Podejrzewam, że będziemy robić do 23. Chyba, że nagle się okaże, że w pracy mam luzy i będę wypoczęty, to może wtedy będzie znowu 24. Hej. Tak, będzie znowu łucznik. Póki co łucznik nie umarł w żaden normalny sposób. Oto dobrze. Idę pogadać z wino. Dzieniu, dlaczego gram od nowa? Bo głupi jestem. Jak idzie? Jak zwyk królewski. W jakich godzinach pracuję? Pracuję albo od 8, albo od 10, albo w innej godzinie. Znaczy nie mam sztywnych godzin pracy. Do 18 najpóźniej raczej. Chociaż no... Różnie to bywa czasami. Mogę z... Oto... Tak... I... Więc no... Nieraz jestem w domu nawet do 19 już. Więc sobie mam tam godzinkę. O, nadgodziny płatne. Zastanawiam się, że długo chyba nie będę miał w ogóle nadgodzin. Ile zastaw pracował, pomogł wino mu, ale 30 cena nie... W moim, żeby... Jestem nawet ciekaw, czy te okradanie się opłaca. No nie, no opłaca się, bo pieniądze. Znaczy nie, powiem tak, standardowo mam 16 godzina. Jeżeli przyjdę na 8, to o 16 kończę, nie? 8 godzin pracuję dziennie. No ale jeżeli przyjdę później, co mi się zdarza często, to wychodzę też później. Wtedy jest raczej 18 wyjście z pracy, a nie... Nie byłem w stodole pomieszki. Faktycznie zapomniałem o tym. Mieszki nie uciekną. I takiego mieszka się nie znalazło. To można spaść? Tam dalej pewnie tak.
Łami, wchodzi. Wchodzi jak... Ale metoda. W stodole są dwa mieszki. Na poddaszu? Tak jak poddaszu. Nie wiem, czy ja rozumiem, co jest poddaszu już teraz. Linia gody mam. Ktoś mi jeszcze o czymś tu nie mówił, że coś tu jeszcze jest? Idziemy tak pod słońce. Nie, to były tylko gobliny jagody, nie? A nie, jeszcze jest to. Dlaczego z lagą, a nie z nożem na wilki? Nóż na wilki jest do dupy. Go tak strasznie nienawidzę. Jest mega do dupy. Jutro masz test próbny, no to powodzenia. Chociaż się nie przejmuj i tak naprawdę... Testy są łatwe. To jest moja stała praca czy nas czas studiów. Wiesz co, to wszystko zależy od tego, jak będą mnie tam wynagradzali. Póki co tam dostałem jakąś podwyżkę, ale i tak tam jakieś tam... Pału nie ma, nie ma tyle, ile zakładałem sobie, że dostanę. Ale jest okej. Okay. Myślę, że sobie coś tam odłożę. Okej, okay, dwa mieszki mam. Czy jeszcze jest tu gdzieś jakiś mieszek, o którym nie wiem, może? Coś mówisz na jakimś poddaszu, ale na jakim poddaszu? Tu gdzieś u góry? Na tym. Komin. O, mieszka. U góry zabrałem. Owiec jeszcze nie będę zabijał, bo przecież jeszcze... Dole się mogę spiąć. Okej. Okay. Ale nas to... Na stodole nie ma. Jakieś dziwne kołki się pojawiły na stodole teraz. Okej, czyli w stodole mam się powspinać. Aha, na poddaszu, tym. Jezus Maria, wiesz jak mi długo zajęło rozkminianie o co ci chodzi z poddaszem? W którym miejscu na poddaszu? A jesteś pewien, że tu jest jakiś ten mieszek? Jakoś nikt mi nie mówił o nim. A może nie ta stodoła? Nie wygląda, żeby to było na tej stodole. Tak, kucharz kolce. Tu nie ma poddasza. Generalnie szkoda szczępić ryjak, ale... Ale mi... Jest Rademes, który... Jest pułapka Rademesa. Wiesz, nie? No i nie miałem quest, nie miałem ścieżki dialogowej, w której mógłbym powiedzieć mu, że on nie zna tej jakby pułapki. Że on nie może wiedzieć, która pułapka jest prawidłowa.
Moment. Niczego tu nie znajdę. Miałem ścieżki dialogowej z Radamesem, ponieważ nie miałem jednej z tabliczek budowniczych. Nie myślałem, że one są potrzebne. Nawet jeżeli bym pomyślał... Nie, dobra, nie myślałem o tym po prostu. Nawet nie wiedziałem, że one są potrzebne. No i stałem tam koło tego Radamesa. Bulwa mówi, pociągnij za wajchę od prawej strony tej na wprost. Ona cię nie zabije. A ja mówię, kurde, nie, no żal mi 17 godzin grania. No nie mogę tego spróbować, nie? On mówi, nie, no ciągnij, ciągnij. Ja mówię, kurde, nie, no nie, no nie zrobię. No i wróciłem się. Poszedłem poszukać tych tabliczek. Znalazłem tabliczkę, wszystko w porządku. Są od uzdrowicieli, ona mówi właśnie o tym, że tylko Kohodron zna chyba trzecią pułapkę. No i właśnie to mi umożliwia porozmawianie z Radamesem na temat tego, że on nie wie, która to jest dźwignia i wtedy on będzie ciągnął wszystkie, czy tam jedną. Ale pociągnie sam. No i wracając, jest ten taki labirynt, co trzeba wejść od prawej strony i tak z takim slalomem między tymi kolcami, bo się reszta się tych podłóg się zapada. No i tym razem jakoś nie pomyślałem i wydawało mi się nagle, że to trzeba od lewej strony, a nie od prawej strony i pobiegłem na wprost, no i wpadłem w dziurę i mi kolce zabiły. Więc... Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Gorzej niż szkoda szczępić ryja. Już raz to przebiegłem, a drugi raz się zajebałem w akcji i pobiegłem na wprost, pobiegłem od lewej strony, a nie od prawej. No i się skończyło. Ale nie miałem jak tego. Wiadomo o tym od dawna. Więc. Ja, to było takie głupie, że aż. Zagadać. Posłucham niewłaściwych ludzi. Ciągle to samo. Przecież wiadomo o tym od dawna. Tego jest nic. Wiesz. Okej. Właśnie ja nie ciągnąłem. Nie, drugi raz się nie powtórzę. Zobaczysz to na nagraniu. Kurwa mać. Następny wpad, który nie wie, że umarłem. Shit. Tak umarłem. Później... Za chwilę to najwyżej obrobię i wstawię tam gdzieś tam na jakieś duperele. Może będzie na YouTubie, może będzie na Facebooku. Nie wiem. To była najbardziej chyba żałosna śmierć tego świata. Dobra. Było też wiele żałosnych śmierci, ale ta się zalicza do kolejnej żałosnej śmierci. No dobra. Ogólnie zabił mnie ten slalom, czyli druga pułapka, jak się zawalają te takie płatki nad tobą. Trzeba przejść od prawej strony, biec tak po środku. No trzeba tak po prostu biec takim slalomem i się wtedy przechodzi do kolejnej pułapki. Ja nie chciałem ciągnąć i umarłem, no. Tak się skończyło. Nie grałem w Gothica 4, nawet nie grałem w Gothica 3. Jaki Iron Challenge? Atox. Boże. U Jezus Maria, dzik. Iron Challenge to jest to samo co No Death, No Bug Challenge. Tylko inna wersja nazwy. Po prostu nie wiem jak nazywać odcinki, bo za dużo deadów było. Więc no, teraz jest Iron Challenge. Nie wiem, jak jeszcze go mogę nazwać. Moja inwencja twórcza się też w końcu wyczerpie. Tak już długo ciągnę.
Chociaż nie, nie ciągnę wcale długo, bo akurat ciągnąć nie chciałem i umarłem. A miało być tak pięknie. Dołka, no. Nie, jakoś jeszcze chyba nie zamierzam odpuścić. Może nie wyglądam na szczęśliwego, ale kto byłby szczęśliwy po śmierci? Zrób licznik deadów. No, w miarę te filmiki są tutaj gdzieś tam. A, mam sobie gdzieś dokleić licznik deadów. Pewnie chodzi ci o to. No, mógłbym. Wiem, czytałem. Byłem akurat w pracy, nie miałem co robić. Dobra, miałem co robić, ale i tak czytałem. Ale nie mieszam się w to. Dlaczego aż tak daleko biegnę? Bo to jest najbezpieczniejsza droga. Nie ma bezpieczniejszej. Mógłbym skręcić koło dzika i iść do góry, ale tam mogę umrzeć. Zdarzyło mi się raz na 10, 20 razy. Nie no, w sumie chyba 10. Albo może z 15. Raz albo dwa razy umarłem od tego dzika, więc nie chcę. Nie, Gothica jedynki nie, chyba nie zamierzam. To byłoby za łatwo. Tam akurat tego Gothica jedynkę mogliby troszeczkę brudnić. Gothic dwójka jeszcze jest w miarę wytworzony. No byłaby jakaś odmiana, ale... Będzie odmiana, jak go przejdę. I co, i ja, i wy się pewnie trochę pomęczycie. Lub nie. No, ale ja się trochę jeszcze pomęczę. Jeszcze sobie troszeczkę postanowiłem, żeby... Będzie troszeczkę krócej to nagrywane. Będzie raczej godzina 20-23, a nie 24. No przynajmniej póki co jestem chyba troszeczkę za bardzo zmęczony, ale może jak mi się praca bardziej uspokoi, to może wtedy tego. Idziemy do jakichś tam torów 4-godzinnych, a nie 3. Dzisiaj jeszcze tego, mogę to zacząć, gdy dojdę do miasta, tak na spokojnie. No, ja sobie moda też pewnie bym chętnie zagrał. Ale nie chcę wychodzić z wprawy. O, tak, you're red, no tak, pewnie tobie się jeszcze przyjemnie ogląda. Ale uwierz mi, pewnie jakbyś widział moją... tę stanstą, jak nie więcej śmierć, to mogłoby ci się już powoli zacząć nudzić, o. Więc no nie dziwię się, no, że chłopakom się nudzi. Gdzie jest Gdzie jest Baltram? Kim ty jesteś? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Kto?
Jestem najbardziej... Musiałem! Gothica trójki nie przeszedłbym No Deada. Raczej nie ma szans. Ja nie grałem w Gothica trójkę w ogóle. Więc nawet bym nie wiedział w ogóle, gdzie biec. Jesteś piratem. Tak do cholery! Przecież to widać od razu. Jestem też nerwowy. Jest tak potwornie nudno, że aż chce się gryźć liny. No, macie dobrą poradę. Przecież wygląda na... Ech, ja... Chcesz... Nie, wysmuty. Jak się nudzicie, to trzeba gryźć liny. Nic więcej. Czym? No, ej. Też pewnie jakbym zaczął grać w tego Gothica trójkę, to puszczę to na tym streamie, tam mi to więcej nie będzie przeszkadzało, a nawet pewnie pomożecie mi z początkiem. Pewnie nie będę ogarniał jakichś tam mechanik, chociaż grałem trochę z Mierzbogu, więc co nieco tam wiem. No pewnie też jakieś patche będę musiał sobie instalować, żeby mi się tam mieciło preli innych ciało. Gra jakoś tam w miarę chodziła, bez żadnych bugów pewnie. Chyba oszalałem. Co ty przypłynął? Udał. Więc wy teraz zawsze. O której wszyscy wiedzą. Po co? Ode mnie nikt się tego nie dowie. I to mogę wskazać. Wszystko jest możliwe. A co nam powiada takie rzeczy? Teraz każdy już o tym mówi. No ja. Tak, ja bardzo to pamiętam. Okej. 5, 15. Oczywiście, prawda. Już. Już. Teraz każdy już o tym mówi. Dobra. Pójdę jeszcze tylko teraz. Naprawdę, sama widziałam. Niczego już nie powiem. Hej! Kto opowiada takie rzeczy? Nie. Tak, ponieważ jesteś tu tyle ko... Więc zabiorę w... Daj z siebie wszystko! Daj mu popalić! Daj mu popalić! Daj mu popalić! Pokaż mu! Pokaż mu! Uderz go! Na co czekasz? Pokaż mu! Pokaż mu! Całkiem nieźle. Okej, mo, pobity. Można biec dalej. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nikomu tego nie powtarzaj. Nie, ta walka na starcie nie jest taka trudna. He, czego chcę? Mów. Ci kole... Ba... Zabyt... Nie. W takim... Jeśli...
Znaczy, jeżeli chodzi o taką walkę z osobami, które nie mają żadnej umiejętności walki, to wystarczy tylko robić tak, blok, on daje cios, od razu wyprowadzasz kontrę i od razu robisz blok, nawet wciskasz go na maksa. Znowu on ci da strzała, znowu wyprowadzasz kontrę. Dopiero się utrudnia gra, jak... Kurde, no nie jestem w stanie teraz tam skoczyć. O, już, kurde. A. Pójdę tylko po zbroję i jeszcze do Grega, żeby mu oddać tą zbroję moją. I będę zadowolony. Dobra, jest. Za trzecim razem. Można powiedzieć, że kondycja mi się psuje. Weźmy... w sumie ponownie. Tam. Na czym umarłem? Na kolcach. Zaraz opierdzielę ten filmik jeszcze na szybko i go wstawię. Ciężko to wytłumaczyć. Ale to była głupia śmierć. To była jedna z takich głupich śmierci, na przykład jak skok skądś. Gdzie te kolce w świątyni Kruka? Ej, tu jest chyba wyżej. Nie może tak dalej być. Cześć, Mazurek. Ale tak w sumie to się zapisaliście na... czy no, załapaliście się na samą końcówkę. W końcu zmieni. Musiały pojawić się problemy. Stój! Nie widział! I co? A strasznie. Będę musiał się rozmówić z ty. Pozwól, że się jestem na mnie. Zaczekaj. Nie mówili co innego. To są kolce. Jak jest taka. Jest takie miejsce, chyba to jest druga pułapka, że musisz przebiec przez takie kładki, co się zapadają, i tylko jest jedna ścieżka prawidłowa, i tak trzeba iść takim szlaczkiem. Takiego węża trzeba zrobić. No i raz to zrobiłem. Poszedłem do Rademesa, gadałem z Rademesem. Okazało się, że nie miałem ścieżki dialogowej, w której on by mi otworzył... Znaczy, w której on by pociągnął za dźwignię. I ja się wróciłem tą samą drogą. Poszukałem sobie jeszcze jakichś tabliczek budowniczych. No i już z tymi tabliczkami budowniczych wróciłem z powrotem do Kruka i zamiast biec od prawej strony po tym szlaczku, to biegłem od lewej i tam od razu spadłem na dół. Się zapadła ta kładka i... no i pod spód. Powinni tego mi nikt dos... co? Zł... ma nikt... A dobra, zaraz wam mogę pokazać w którym miejscu. Właśnie też się dziwię, że Patox mnie odwiedził. Stać! Słucham. Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Mam pieniądze, mam. To naprawdę nie mój problem. No, dobra. Tak, zapisujemy grę. I jeszcze robimy retrospekcję mojej śmierci, tak dla was, żebyście tego... Właśnie tu, o! To był ten moment, to był ten dziki moment, w którym... Chwila! Gadam z Rademesem, a on... Nie ma tej ścieżki dialogowej, za której by mi pomógł otworzyć drzwi i takie, what? Ulwa do mnie powiedział, żebym otworzył to. Miał rację. Bo to działa. Ale ja o tym nie wiedziałem i stwierdziłem, że nie warto. I pójdę tutaj. Z powrotem się cofnę i odszukam jakiejś drogi, żeby to po prostu naprawić sobie. Dobra, teraz bez pochodni ja tu nawet nie przejdę. No i sobie spokojnie pobiegłem tu. I pobiegłem po te tabliczki. Wybiegłem z tymi tabliczkami i tak idę. Patrzę się na to, okej. No i tak wyglądała ta śmierć. Ale żeby nie było,
zakończymy tym widokiem, a nie tamtym starym, właściwym. Dobra, tak więc żegnam się z wami w pierwszym odcinku Gothica 2 Nadskórka Challenge. Jest to kolejny łucznik po tamtej śmierci. To przecież wiadomo od dawna. No wiem, że trzeba po jasnych chodzić. Zrobiłem tak za pierwszym razem, pamiętałem o tym, ale wydawało mi się, że jest jasne i pobiegłem po prostu na wprost. Skąd ty to znowu masz? Nic nie zrobię. Tak więc bez i ja żegnamy się. Może jakieś jeszcze piwko. Piwko i na razie.